x1 jest mniejszym, zaś x2 większym miejscem zerowym funkcji f od x równa się 2x kwadrat plus 10x plus 12, wyrażenie x2 minus x1 ma wartość. Żebyśmy mogli obliczyć wartość tego wyrażenia x2 minus x1, to będziemy musieli na początku policzyć, ile jest równe jedno miejsce zerowe oraz drugie miejsce zerowe. Jak obliczymy te dwa miejsca zerowe, to po prostu wykonamy odpowiednie odejmowanie, czyli od większego miejsca zerowego odejmiemy mniejsze. Czyli obliczamy miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Żeby obliczyć miejsce zerowe dowolnej funkcji, to po prostu przyrównujemy wzór funkcji do zera, czyli tak też w tym przypadku po prostu piszemy, że wzór funkcji, czyli 2x kwadrat plus 10x plus 12 ma być równe 0, no i musimy rozwiązać takie równanie. Zanim zaczniemy liczyć deltę, to na początku możemy sobie podzielić to równanie stronami przez 2, ponieważ widzimy, że wszystkie współczynniki liczbowe dzielą się przez 2. Dzięki temu zmniejszymy sobie te współczynniki liczbowe i deltę oraz inne rachunki będzie później łatwiej wykonywać. Czyli dzielimy 2x kwadrat przez 2 to będzie 1x kwadrat plus dalej zamiast 10x to 5x i jeszcze 12 na 2 to jest 6. To się równa 0. No i teraz możemy już policzyć deltę dla takiego równania kwadratowego. Delta to się równa współczynnik stojący przy x, czyli b do kwadratu, 5 do kwadratu 25, minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, razy 6. To się równa 25 minus 24. 25 minus 24 to się równa 1. Czyli pierwiastek z delty jest równy 1, czyli możemy policzyć x1 i x2. x1 to się równa minus b, czyli minus 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 1, podzielić na 2a, czyli na 2, to się równa minus 6, podzielić na 2, czyli to się równa minus 3. I jeszcze drugie miejsce zerowe, x2, to się równa minus b, czyli minus 5, tym razem plus pierwiastek z delta na 2a, to się równa minus 4 podzielić na 2, no i to się równa minus 2. W tym momencie musimy skontrolować, czy dobrze oznaczyliśmy sobie nasze miejsca zerowe, ponieważ x1 powinno być mniejszym miejscem zerowym. No i rzeczywiście x1 minus 3 to jest mniejsza liczba, x2 większe miejsce zerowe, minus 2 jest większa od minus 3, czyli dobrze sobie podpisaliśmy. No i teraz możemy spokojnie obliczyć wartość wyrażenia. x2 minus x1 to się równa minus 2, podstawiamy pod x2, teraz piszemy ten minus x1, a x1 jest równe minus 3, to się równa minus 2, 2 minusy dają plus, czyli plus 3, 3 minus 2 to jest po prostu 1. No i tyle wynosi szukana wartość tego wyrażenia x2 minus x1, zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.